Cześć. Biorę się za mycie przyczepy. Znaczy z tego gnoju to już ją obmyłem. Beton sobie spłukałem. Teraz tylko hyperin. Hyperin mam w opryski. O, tu kurczę, znowu te wskoczyło nie tak jak powinno być. No ale już ten kamień mam. Dekiel tutaj na piastę też mam. Hiperin, gorąca woda, no i co, chyba timelapsa jakiegoś włączę, bo to nie będzie takie długie, może zobaczymy. Trochę sobie ją podniosłem, tam na hydraulice zablokowałem tym zaworem, no i co, i kurczę, jadę, myję to wszystko, no i mówię, może kurczę, czas mi pozwoli, to będę męczyć ją tutaj. Kurde, te siłowniki fajnie stoją. Ten zobaczcie, pod jakim kątem jest. O tak, o. Ramę mam w poziomie, tak jak do kamery. A tego z tyłu zobaczycie. Też tak jakoś ustawię, o. Ten jest w pionie, albo nawet lekko na drugą stronę przekoszony, a tamten widać jak już jest na skos. Dobra, ładuję chemię i kurczę tego, tak patrzę, skrzynię pod spodem, nawet umyłem. Rdzewieje, bo to jakimś tam badziewiem było malowane. Zwykłą tam. Bez piaskowania, bez niczego, no to nie ma co się dziwić, że to tak wygląda. Dobra, popróbuję tego timelapsa włączyć, bo to kurde, w tej kamerze coś znaleźć, poustawiać, to nie wiem jak nawet. Na razie.